Depresja jest poważną chorobą, która dotyka coraz więcej młodych osób w Polsce. Bardzo często rodzice, ale również my sami bagatelizujemy jej objawy i nie zdajemy sobie sprawy z tego, że może to doprowadzić do tragedii. Niestety, może być coraz gorzej. Depresja jest coraz większym problemem XX wieku. Ludzie zapadają na nią i nawet nie wiedzą, że zmagają się ze straszliwą chorobą. Specjaliści biją na alarm i mówią, iż niestety może być gorzej. W Polsce zauważa się coraz więcej przypadków zachorowań na depresję. Jak wyglądają statystyki? W Polsce na depresję cierpi nawet 1,5 miliona osób. Szacuje się, że może to być co 10 Polak. Około 80% to ludzie w wieku od 30 do 59 lat. Ta tendencja rośnie aktualnie wśród młodych osób. Dochodzi również do większej liczby samobójstw przez tę chorobę. Szacuje się, że w 2016 roku w jej wyniku zabiło się około 5405 roku osób, z czego ponad 4000 z nich to mężczyźni. Depresja dopada również nastolatków. Ta liczba spora jest także wśród nastolatków. Między 2010 a 2017 rokiem w wyniku depresji samobójstwo popełniło od 100 do 144 osób. Eksperci informują, że odpowiedzialne za to są m.in. dopalacze, słabe więzy rodzinne, jak również uzależnienie od internetu. Na ten temat wypowiedział się wiceminister zdrowia Zbigniew Król na konferencji PT. Opieka psychiatryczna nad dziećmi i młodzieżą. Według niego trzeba zatroszczyć się o opiekę nad chorymi i przemodelować cały system, jaki funkcjonuje w Polsce. Z tych wszystkich analiz, które przeprowadzaliśmy na początku pracy nad Narodowym Programem Ochrony Zdrowia Psychicznego w obszarze opieki nad dziećmi i osobami młodymi, doszliśmy do przekonania, że musimy przemodelować całość tej opieki. Na mapach Polski trudno znaleźć określoną usługę w niektórych z województw. Chcemy tę sytuację dzięki temu opracowaniu zmienić. Chcemy też modyfikować w konkretnych aktach prawnych umożliwienie realizowania wszystkich zakresów. Te zmiany, które planujemy, mają przynieść zwiększoną dostępność, mówił Zbigniew Król. Ministerstwo chce dbać o zdrowie. Konferencję zorganizowała Sejmowa Podkomisja Stała DS. Zdrowia psychicznego. Według niej to poważny problem, którego nie można zaniedbać, gdyż w przyszłości może być jeszcze gorzej i odbije się to na wszystkich obywatelach. W ramach konferencji niektóre regiony przygotowały podsumowanie tego, jak wygląda u nich opieka psychiatryczna. Według statystyk najwięcej poradni psychiatrycznych znajduje się w województwie śląskim, bo aż 140, a najmniej w lubuskim, tylko 27.